Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu dba nie tylko o dzieci, ale również o osoby starsze. Akcja Seniorze Bądź Bezpieczny na Drodze ma na celu uświadomić osoby w złotym wieku o tym, jak być bezpiecznym na drodze. Dbamy także o grupy seniorskie. WORT od kilku lat jeździ na spotkania wspólnie z Komendą Wojewódzką, z Wydziałem Ruchu Drogowego. I edukujemy tak seniorów przede wszystkim z podstawowych zasad poruszania się pieszych po naszych drogach, przejścia dla pieszych, przypominamy te zasady podstawowe i doposażamy naszych seniorów w odblaski, żeby jesienią już w tych momentach, gdzie wieczór jest, gdzie poruszają się wieczorem, żeby byli bardziej widoczni dla naszych kierowców. Akcje profilaktyczne dla seniorów są szczególnie potrzebne w okresie jesienno-zimowym. W związku z tym, że coraz wcześniej zapada zmrok, warto przypominać o noszeniu elementów odblaskowych. Będziemy przypominać generalnie naszym seniorom przepisy ruchu drogowego. Będziemy pokazywać im sytuacje niebezpieczne po to, aby takich niebezpiecznych sytuacji unikali, po to, żeby byli bezpiecznymi, świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Tym razem akcja trafiła do Dziennego Domu Pomocy Radosna Przystań. Przebywają tam osoby dotknięte chorobami otępiennymi. Mamy osoby z zaburzeniami neurologicznymi. Są to osoby, które często są nieświadome pewnych rzeczy, są niesamodzielne, dlatego taka wiedza i pewne umiejętności, jak się zachować na drodze, jak się zachować, nie wiem, na pasach, czy ewentualnie nawet wokół swojego budynku, są bardzo istotne, bo mieliśmy takie przypadki, że gdzieś te osoby ze względu na jakby niewiedzę albo nieumiejętność logicznego myślenia, nie radziły sobie w takich sytuacjach. Seniorów odwiedziła także wiceprezydent Marta Michalska-Wilk. Jak podkreśla, miasto kładzie szczególny nacisk na wsparcie ludzi starszych. To dla nas, dla miasta, bardzo ważna grupa społeczna. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, będziemy pokazywać seniorom niebezpieczne sytuacje, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Bardzo się cieszę, że Komenda Wojewódzka Policji razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego podejmuje takie inicjatywy. Po prelekcji seniorzy zostali wyposażeni w elementy odblaskowe.